Tematem dzisiejszego odcinka jest rasizm, ten realny i ten fantomowy który polska lewica tropi już nawet w najpopularniejszej piosence Budki Suflera, nie mówiąc o przygodach bohaterów w Pustyni w Puszcz. Rozmawiamy o konflikcie izraelsko-palestyńskim oraz krytykujemy absurdalne przyklejanie Polsce gęby strukturalnego rasizmu. Promujemy wreszcie nowy numer naszego klubowego czasopisma Idei i Presję, w którym diagnozujemy nasze polskie postkolonialne kompleksy oraz mocarstwowe ambicje. Ten odcinek nie mógłby powstać, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Jeśli pragniesz współtworzyć społeczność kultury poświęconej w serwisie Discord, oraz otrzymywać co sobotę zestaw kulturalno-społecznych polecajek w ramach newslettera poświęconego, zostań jednym z naszych darczyńców i patronów. Link do zbiórki znajdziesz w opisie odcinka. A teraz zapraszam już serdecznie w imieniu własnym, czyli Piotra Gaszczyszyna oraz Bartoszebrzyskiego i Konstantego Pilawy do oglądania i słuchania nowego odcinka Kultury Poświęconej. Audycji na czasy postchrześcijańskie, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Bogu. Panowie, chciałem zacząć się wyjątkowo od um, cytatu zagadki. E, kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli zna odpowiedź, ten się zgłasza. E, cytat brzmi następująco: e, Ten obszar zostanie zupełnie odcięty od żywności, elektryczności i paliw. Walczymy z ludźmi, zwierzętami i postępujemy adekwatnie. E, są dwie możliwe odpowiedzi, jak w jeden z dziesięciu. Eee, troszkę. Odpowiedź pierwsza była to wypowiedź jednego z niemieckich generałów z roku 1944 w trakcie trwania powstania warszawskiego. Wypowiedź skierowana wobec walczących Polaków, a może był to jednak bardzo współczesny izraelski minister obrony, wypowiadający się w kontekście Hamasu i strefy gazy. Eee, proszę zabierać głos bez zgłaszania się. Eee, to na Konstantego. <laughs> tak, to ja odpowiadam na siebie. Był to izraelski stanowisk obrony. Brawo, 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 brawo. Nagroda jest żadna. Ale za to możesz się odnieść do tego, co sądzisz o tego rodzaju podejściu dehumanizacyjnym i też takim podejściu wydaje mi się częściowo, to jest jakby już moja hipoteza do, do naszej właśnie wstępnej dyskusji, bo skoro cały odcinek ma być odcinkiem o rasizmie, rasizmie w Polsce, to trochę się rozpędzamy, nawiązując właśnie do kwestii bieżących, czyli do konfliktu izraelsko palestyńskiego, gdzie ta właśnie wypowiedź trochę nas striggerowała i potencjalnie wprowadzi nas generalnie do tematu rasizmu jako takiego, czy ta dehumanizacja, ci ludzie zwierzęta, to był rodzaj izraelskiego rasizmu, a być może jest tak, że jednak podchodzę do tego zbyt mocno. Jak to widzicie panowie. Jest to dla mnie oczywisty przykład rasizmu, jeśli porównuje się człowieka do zwierzęcia, kimkolwiek ten człowiek by nie był, no to jest to no, stawianie siebie jako bytu rasowo wyższego od tego, który, do którego w ten sposób się zwraca. Natomiast to dzisiaj jest mocno kontrowersyjne, i jak zadajesz to te pytanie, mocno prowokacyjne, no to wydaje mi się, że już wiem, jakie będą komentarze. Widzimy te flagi izraelskie dawane na profilówki, widzimy takie wzmożenie moralne, które, które wspiera stronę izraelską i w pewny sposób jest to oczywiście uzasadnione, bo Hamas jest tutaj. Atakującym, natomiast w tym konkretnym etapie konfliktu Izrael się broni, chociaż, no, właśnie teraz są robione te akcje odwetowe. No i wydaje mi się, że naprawdę trzeba być z wyrolem, żeby uznawać, że jakiekolwiek Akcje odwetowe skierowane w stronę ludności cywilnej, Bogu ducha winnej. No, nie można tego po prostu usprawiedliwiać bez względu na to, jaki jest kontekst, a chyba dzisiaj tak się, tak się dzieje. No, i ja sobie zadaję pytanie, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że dzisiaj, w takiej mocno zrelatywizowanej kulturze zachodniej, szczególnie kulturze amerykańskiej. Jeśli y, y, mamy jakiś taki punkt orientacyjny, moralny, no to jest y, tym punktem Holokaust. Tak? Holokaust to jest absolutne zło, Żydzi to absolutne y, ofiary i, i to, jest, to jest ok, Natomiast je, to jest jedyny punkt orientacyjny, więc można powiedzieć, że w całej debacie światowej zachodniej, cokolwiek Państwo Izraelskie nie robi, to jest w jakiś sposób, w jakiś sposób angelizowane, no bo po prostu jest zawsze stawiane w roli ofiar, nawet jeśli prowadzi akcje odwetowe, nawet jeśli okupuje terytorium Gazy, etc. etc. Ja nie jestem specjalistą od od Bliskiego Wschodu, nie chcę tutaj na takiego uchodzić, natomiast po prostu chciałbym jakoś to zauważyć, że to Wzmożenie moralne pro-izraelskie wydaje mi się no, trochę odrealnione od rzeczywistości tego, tego konfliktu, który jest dużo bardziej skomplikowany, niż, niż wydaje się mainstreamowym publicystom w Polsce. I oczywiście tutaj nie chcę uchodzić znowuż za jakiegoś takiego orędownika kwestii palestyńskiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że no, powinniśmy uciekać od wspierania bezrefleksyjnego rządu, który w ten sposób odnosi się do, do zwykłych ludzi, do cywilów, którzy. Nie biorą udziału w tym, w tym konflikcie i służą jako takie żywe, żywe mięso, żywa waluta w tym konflikcie? I to, to po, po go... Pytanie trochę pogłębiające, to, co powiedział, konstanty, rzeczywiście jest tak, że pojawiają się, prawda, flagi Izraela na, na profilówkach po, pojawiają się też wypowiedzi. Publicystów, którzy zasadniczo są raczej przypisywani do prawej strony debaty publicznej w Polsce, tej bardziej no właśnie prawicowej, konserwatywnej. Jakiś czas temu nawet mignęła mi, a z drugiej strony, jakiś czas temu mignęła mi, ze dwa dni temu mignęła mi flaga Wolna Palestyna wywieszona na, na stadionie Celtiku Glasgow. Celtic znany z, z, prawda, tutaj katolickich kibiców, katolicka część Glasgow. No, którzy stanęli właśnie po stronie, po stronie palestyńskiej, i że jest to jakiś taki rodzaj wewnętrznego napięcia. Też pojawia się tutaj taki podział, który dla mnie jest jakoś tam dyskusyjny, o którym moglibyśmy też chwilę porozmawiać, bo wydaje mi się, że ten podział w ogóle do naszej znowu dziś, całej późniejszej dyskusji będzie istotny, czyli podział na cywilizację i barbarzyńców, że to jest tak, że w debacie publicznej dzisiaj Izrael jest raczej przypisywany właśnie do tej bardziej oświeconej, zachodniej części jako no właśnie jakby stała integralny, stały integralny komponent zachodu. Natomiast muzułmanie, Arabowie z, ze strefy gazy, no to oni są bardziej właśnie przyporządkowywani do tej pozazachodniej, czyli takiej barbarzyńskiej części e, rzeczywistości i że ten właśnie angelizacja i demonizacja, o której tylko tego wspomniałeś, że ona rzeczywiście jakoś w tej debacie publicznej mam wrażenie, że występuje w, w, w sposób e, intensywny no i właśnie pytanie do ciebie Bartku, czy ty też jakby tak to postrzegasz w kontekście podziału, prostego podziału binarnego na, na tą światłą cywilizację i pół, półzwierzęcych barbarzyńców z Hamasu? No, sytuacja chyba jest dosyć skomplikowana, złożona. Trzeba uważać trochę na precyzję stosowanych pojęć i określeń. Myślę, że po pierwsze dehumanizacja w ustach ministra Izraela, no, nie jest fortunna ze względu na to, że sami tej dehumanizacji byli ofiarami. I teraz problem jest taki, że w dużej mierze my też w tym dyskursie zachodnim posługujemy się pewnym patrzeniem przez kapitał. To znaczy, tak działa przecież kolonialne rehabilitowanie czy, czy naprawianie jakichś kolonialnych krzywd. Tak działa właśnie kapitał, który ma Izrael w związku z Holokaustem i to, że dzisiaj trudno jest krytykować politykę Izraela, bo jest się wrzucany do worka jako antysemita. I tych różnych takich kapitałów, które się zgromadziły, czy pryzmatów, przez które patrzymy i oceniamy współczesność. No ona też trochę nas blokuje przed tym, żeby spojrzeć na, na rzeczy trochę bardziej niezależnie i ocenić je takimi, jakie są. To jest jedna, jedna rzecz, ale chyba też jest tak, że trochę żałujemy, że Polska nie umie tego robić. To znaczy, że wiemy, że ten soft power, takie właśnie pewien kapitał, wizerunek czy pewna figura ofiary, którą chcieliśmy jako Polacy sobie zbudować, że ona nie rezonuje na zachodzie i nie stanowi tej waluty, której w tej skali w jakiej byśmy chcieli. A odwrotnie jesteśmy właśnie przedstawiani jako ci, którzy mają właściwie w genach ten antysemityzm i to jest jakoś tam wzmacniane też często przez polskich inteligentów, chcąc się wpisać w te ramy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest, jest taka, że mam poczucie, że jesteśmy też więźniami pewnego obrazu wojny, to znaczy jeżeli się zabija człowieka nożem, maczetą, prymitywnym sposobem, to jest się po prostu niższym cywilizacyjnie niż ci, którzy zrzucają bomby z drona. Czy z samolotu? No i za każdym razem pomijając ogólnie to, że Hamas morduje cywilów, czy że właśnie robi, dokonuje barbarzyńskich czynów, tak jak, nie wiem, Ukraińcy na Wołyniu, tak? I patrzymy przez ten, przez ten pryzmat, że, że właśnie my byliśmy ofiarami takiego barbarzyństwa. No to zasadniczo przez Zachód Izrael jest postrzegany jako kraj, który prowadzi tą wojnę. Bardziej taką nowoczesną, cywilizowaną, więc nie ma tej, tego odium barbarzyństwa. Przecież ostatecznie, czy ktoś zginie, czy cywil zginie, czy dziecko od bomby, czy, czy, czy zginie od strzału z karabinu, to, to ostatecznie po prostu jest, jest martwe. Więc no też, też jesteśmy trochę, myślę, więźniami tej, tej perspektywy. Natomiast, tak jak w Polsce, może to jest kontrowersyjne, w Polsce, było to hasło, to nie nasza wojna w kontekście Ukrainy. To mam wrażenie, że trochę trudno mi jest się odnaleźć w łatwy sposób co do oceny w ogóle tej polityki w regionie, bo to, że powinniśmy się oburzać na akty. Akty przemocy. No to wiecie, w, w, Irakijczycy też byli maltretowani przez Amerykanów w, w Abu Ghraib. E, Izraelczycy też dokonują, już mamy zdjęcia dotyczące tego, że, 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 są, że są dowody na to, że, że strzelali chociażby do osób, które się poddawały, czy do osób nieuzbrojonych, co jest pogwałceniem zasad czy konwencji genewskiej. E, więc. Więc z obu stron, jednak nawet po tej stronie teoretycznie cywilizacyjnych, takie tu barbarzyństwa też się, też się dokonuje. I teraz wikłanie się w trochę w ocenę moralną, kto ma większe prawo do tego, bo historycznie coś tam z czegoś wynika albo dlatego, że ktoś jest po prostu e, ograniczony tym, że jest biednym krajem i prowadzi wojnę partyzancką, e, jest trochę moim zdaniem niebezpieczne, dlatego ja nie za bardzo się w tej binarnej rzeczywistości odnajduję. Może się mylę w wielu punktach, ale wydaje mi się, że dobrze by było, gdy debata by była bardziej zniuansowana w tym zakresie. Niebinarny Bartosz Brzyski, geopolitycznie niebinarny w zakresie polityki zagranicznej. Ja chciałem podbić to, co... W tym regionie na pewno. <laughs> chciałem podbić to co, to, co powiedziałeś i później oczywiście przeskoczymy do ciebie kostek. Jak mówię w tej polityce historycznej, teraz mi się oczywiście przy, przypomniało pojęcie kapitału moralnego, który, który stosował Michał Łuczewski w swojej opasłom Tomiszczu poświęconym polityce zagranicznej, gdzie on też właśnie wskazywał na figurę ofiary, którą można przyjąć w, w, no właśnie, w zakresie polityki historycznej, i co doskonale zrobił, zrobił Izrael. Ja chciałem po, w tym wątku podkreślić to, co, co mówiliście, to znaczy też mam takie poczucie, że, z, yy, że na zachodzie to nawet jest trochę podwójne w stosunku do Izraela. Podwójne co? Po, podwójne jakieś takie historyczne zobowiązanie moralne, niektórzy by nawet mogli powiedzieć pewnego rodzaju szantaż moralny no i, i po pierwsze wynika on z yy, faktu holokaustu. Tak? To znaczy, jeżeli naród izraelski. No, przeżył to, co przeżył w trakcie II wojny światowej, no to wydaje się, że wszelkiego rodzaju ich e, działania w zakresie budowy e, nowoczesnej narodowej państwowości e, na Bliskim Wschodzie teraz w ramach państwa Izrael są, są po prostu usprawiedliwione. Mm, ale że to nawet być może jest, e, jest głębsze, bo jak się zastanawiałem trochę do odcinka, no to też e, to jest jakieś to, to, przyznaję, to jest gdybologia, bo nie, nie, nie miałem czasu, żeby poczytać się tym mocniej historycznie. ale ja też się zastanaw zacząłem zastanawiać, na ile na przykład w okresie międzywojennym próby, czy wsparcie raczej, choćby ze strony brytyjskiej, izraelskich wysiłków kolonizacyjnych na Bliskim Wschodzie. no Bo mało się może o tym teraz pamięta, no ale ich jakby działania zasiedleńcze na obecnym terytorium państwa Izrael, no to to są, już lata, to są jeszcze lata 20, lata 30. Na ile to wynikało też z jakiejś takiej, wiecie, moralnej ekspiacji Zachodu. Za wcześniejsze wielowiekowe nie wiem, pogromy Żydów, za to, że oni tutaj byli nieraz no, traktowani jako obywatele, to jest może zło historyczna, jak, jako społeczność drugiego, drugiej kategorii w Europie, w Europie Zachodniej, szczególnie, że być może to też jest jakbyś taki, taki rodzaj w ogóle wiecie, jakby podw podwójnego zobowiązania moralnego Zachodu wobec, wobec państwa Izrael, co jakby w konsekwencji powoduje no, taki. Wiecie, trochę efekt cyklopa, że po prostu oceniając działania i rządów, kolejnych rządów izraelskich, no to właśnie bardziej patrzymy na nich z przymrużeniem Oka, na więcej im pozwalamy, i że to nasze spojrzenie jest jednostronne, bo też się zgadzam z co powiedział Bartek, że oczywiście nie, chcia, nie chciałbym, żeby, drodzy słuchacze, żeby to brzmiało, że my teraz jakby jesteśmy za Free Palestine i, i jakby oboje oboj, no, po której stronie tak stoimy jednoznacznie bo ja mam poczucie że ostatecznie w, w ramach tego właśnie podziału cywilizacji i barbarzyńcy że on jest totalnie nieadekwatny i że raczej gdybym miał tutaj postawić jakąś hipotezę to bym powiedział że ani jedni ani drudzy nie są częścią w dużej mierze zachodniej cywilizacji no i ta po prostu walka która trwa między nimi od dekad że to jest jakby coś wobec czego stosowanie właśnie takich Prostych, polityczno-moralnych kategorii, które jakby są bardziej uzasadnione w naszym kręgu cywilizacyjnym, że one nie do końca odpowiadają tam rzeczywistości i bardzo ją tak naprawdę upraszczają, i, i sprawiają, że trochę nagle się okazuje, być może, że zarówno jedni, jak i drudzy są dla zachodniej prawicy i zachodniej lewicy okazją do tego, żeby sobie rozgrywać, wiecie, jakieś takie ideowe spory. No to jest jasne, że lewica jest bardziej za, za Palestyną, właśnie prawica często jest bardziej za, za Izraelem, więc jakby to jest taka bezpieczna okazja, żeby z odległości sobie rozgrywać właśnie jakieś takie trochę moralne sygnalizowanie cnoty, jakieś takie, wiecie, ideowo-polityczne walki z bezpiecznej odległości. Koster. Ja bym tylko, tak. przepraszam, tylko ja bym nie wypychał Izraela z zachodniego kręgu cywilizacyjnego. To jest zdecydowanie za daleko posunięte. Natomiast inaczej bym na to spojrzał, to znaczy z samego faktu, że ktoś do tego kręgu zależy, należy, nie znaczy, że nie popełnia aktów jakby też barbarzyńskich, czy że prowadzi błędną politykę, nie? Jakby po prostu to jest kwestia trochę tego sporu pod tytułem, jak ocena działań Rosji i Stanów Zjednoczonych, tak, że jeżeli tam mamy Kosowo i Serbię, to Amerykanie dobrze robią, ale jeżeli Rosja używa tych samych argumentów, to już nie robi, bo nie należy do naszego klubu. Więc tu, tu, tu widzę większy, to znaczy, że inaczej traktujemy, inną wagę przykładamy do państw, które należą właśnie do, do, do naszej części cywilizacji. Najlepszym dowodem przy należności państwa Izrael do szeroko pojętej cywilizacji zachodniej, której nie mitologizuje i nie angelizuje jest to, że no właśnie powstanie ruchu syjonistycznego, czy jakby ta, ta wielka operacja społeczna pod tytułem wysiedlenia palestyńczyków, zakładania państwa Izrael, etc., etc., no jest wprost jakby analogią do ruchów narodowo-wyzwoleńczych w nowoczesnej Europie, a tego typu nacjonalizm jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla dla, zachodniej, dla Zachodu, tak, więc, więc wydaje mi się, że, że tutaj też zaliczałbym Izrael do, do specyficznej, ale jednak części zachodu jako takiej. Mnie się w tym całej takiej debacie interesuje to, jak, jak polscy publicyści niejako Starają się nadążyć za tym, jak Zachód stara się komentować ten konflikt. I, i dlatego bardzo mocno zwróciłem uwagę na, na te sygnalizowanie cnoty, bo, bo dzisiaj, szczególnie dla opcji lewicowo-liberalnej, jakikolwiek pretekst, który pozwala ci Zbliżyć się do centrum cywilizacyjnego jest automatycznie, automatycznie jakby wybierany. I to jest taki, takie sygnalizowanie cnoty, pokazywanie, że się należy do tych dobrych i sprawiedliwych, które mnie bardzo wkurza, bo oznacza jednocześnie bezkrytyczne, bezkrytyczne przyjmowanie tego, co Zachód chce nam powiedzieć. I jest to rodzaj mentalnego skolonizowania. Przeczytałem przed naszą rozmową bardzo fajny i odpowiadający mojej emocjom felieton Janka Maciejskiego w Żebie. Pozdrawiamy Cię, Janie, który właśnie w ten sposób tę rzecz nazwał. To znaczy, jeśli cokolwiek dzieje się na świecie i ma to charakter globalny, albo przynajmniej ogólnozachodni, to my będziemy się dzielić na dwie grupy zwalczających się ultrasów tak? mainstream, który będzie mówił, co jest dobre, piękne i sprawiedliwe i tych, tych drugich ultrasów, którzy przejeżdżają. W 300 na, na stadion gospodarza i, i drą Japę niepotrzebnie, a wiadomo, że są, że są źli i nieszczerzy. I o ile na, tak pisze Jan, o ile na stadionie piłkarskim ma to swój urok, no to tego, taki, tego typu atmosfera medialna jest nieznośna, no bo dziennikarz przestaje być dziennikarzem, a staje się człowiekiem, który jakoś. Yy, Stara się dopasować do, do tych nastrojów, bo dzisiaj ludzie mają jakąś taką bardzo mocną konieczność orzekania, kto jest nasz, a kto jest ich, kto jest dobry, a kto jest zły. No ten konflikt palestyńsko-izraelski pokazuje, że nie da się czegoś takiego zrobić, bo ta rzeczywistość jest skomplikowana. Ofiary cywilne są po dwóch stronach i sama geneza tego konfliktu również jest, jest czymś, co wymagałoby osobnej dyskusji, na co czasu dzisiaj nie mamy. Tak, myślę, że to jest ten dobry moment, żeby z tego wstępu bieżącego politycznego przejść do dalszej części naszej dyskusji, może bardziej właśnie tej kluczowej, to jest może zło słowo, ale no, to, co jest tematem, sięgam właśnie ręką po książkę, która jest dla nas pierwszą inspiracją do dzisiejszej dyskusji. Drugą inspiracją będzie Nowo wydany numer presji naszego czasopisma Idei, do którego przejdziemy później i moim drugim sięgnięciem dłoni. Jest to książka wydana przez krytykę polityczną autorstwa Agnieszki Kościańskiej i Michała Petryka pod tytułem Odejdź rzecz o polskim, polskim rasizmie. Książka, która wydaje mi się, że bardzo fajnie ilustruje to, co Kostek przed chwilą powiedziałeś, to znaczy takie pragnienie w polskiej debacie publicznej części Komentatorów tych bardziej lewicowo-liberalnych, aby wpisać się w, no właśnie, w jakiś taki obecnie mainstreamowy, zachodni, zachodni dyskurs, bo to jest dziwna praca to znaczy bardziej publicystyka, która udaje książkę, ale zasadniczo taki wywód, który ma nam na celu udowodnić, że w Polsce istniał strukturalny rasizm, i tutaj autorzy tej pracy Idą od, od okresu od końca XIX wieku, przez okres II Rzeczypospolitej, czyli kwestie związane z Ligą Kolonialną i Morską i z tymi pomysłami na polskie kolonie prawda, w Liberii czy tam na Madagaskarze. Jest okres też pereloski i tutaj jest kwestia nieoczywista, bo piszą oni o, o rasizmie wobec Romów łamanych na, przez cyganów, i aż do III RP, gdzie znowu też pojawia się kwestia tak zwanego pogromu w Mławie i generalnie takich jakichś współczesnych dyskusji na temat, na temat Romów. I to, co się rzuca w oczy bardzo mocno, to po pierwsze okropna generalizacja, to znaczy wyciąganie wniosków na temat całego społeczeństwa z naprawdę ograniczonych, pojedynczych przypadków. To świetnym przykładem jest choćby kwestia, później będę o tym mówił bardziej szczegółowo, kwestia tej drugiej RP, gdzie podstawą do dyskusji na temat rasizmu całego polskiego społeczeństwa jest de facto działalność jednej organizacji w II Rzeczpospolitej, która dodatkowo, działalność tej organizacji jest analizowana przez de facto jedną książkę. I jakby jej cały rozdział zbudowany jest na cytatach z jednej monografii. Jest to, powiem, metodologicznie no dosyć jak... Zagranie egzotyczne, bym powiedział. Natomiast to, co najmocniej się rzuca w oczy i o czym też dyskutowaliśmy, wiecie, choćby w odcinku o przemocy i wszechobecności przemocy w, w, dzisiaj w świecie zachodu, no to jest taki wszechobecny rasizm. To znaczy, to jest tak szeroka definicja jakby tego, tego rasizmu, że wchodzi w ten rasizm de facto wszystko. Niechęć wobec Romów, wchodzi antysemityzm. Wchodzi niechęć wobec Słowian. Tam się nawet pojawiają takie fragmenty, gdzie zarzucane jest też Niemcom w XIX wieku, że polityka germanizacyjna miała charakter rasistowski. Oczywiście też, oczywiście. Co ciekawe, wyrazem rasizmu ma być też słynna piosenka, nieoficjalny hymn polski, Jolka Jolka. Jest też cały fragment, gdzie autorzy. Prowadzą prawdziwe dziennikarskie śledztwo, czytając komentarze pod Jolką Jolką, wykonaniem z Łództoku 2014 na YouTube i wyciągając z tych czterech, czy tam siedmiu komentarzy, że to jest dowód na to, że jest w Polsce rasizm, bo były komentarze o Arabach pod Jolka Jolka. Mówię o tym, bo to też pokazuje pewne, prawda, wysublimowanie metodologiczne tej pracy. I to, co tutaj chciałem wam postawić kropkę z tego przydługiego wstępu, jednak kurczę, mam takie poczucie, bo to nie jest pierwszy raz, pewnie o tym porozmawiamy później, że ta strona legicowo-liberalna bierze jakieś pojęcie, bardzo szeroko je definiuje, czy raczej rozmywa jej definicję, i trochę jak z przemocą okazuje się, że wszystko jest przemocą i jakby wszelkiego rodzaju niechęć czy działania motywowane innymi czynnikami. Ostatecznie tym rasizmem y, zostają, i mam po prostu poczucie, że wylądujemy w rzeczywistości, w której rasizm stał się już jakąś taką erystyczną, ideologiczną pałką, któremu, którą możemy obkładać na y, naszych przeciwników ideowych i sprowadzać ich do właśnie jakiejś takiej moralnie podrzędnej roli. Jak to widzicie, panowie? Ja chciałem szybko, mam nadzieję, że mi się Zrób to się krócej ode mnie. Nie mogę się zatrzymać. Jedno... Jedna jest taka, że dla mnie rasizm to jest trochę hasło jak homofobia. To znaczy, że jeżeli popatrzymy sobie, zdefiniujemy sobie tak, czym jest homofobia, to jest teoretycznie strach przed osobami homoseksualnymi. I tak samo jest z rasizmem, to znaczy, że to wynika, że twoje wszystkie postulaty nie wiem ograniczające chociażby nie wiem, odnoszące się do tematu migracji jakiegoś ładu społecznego i tak dalej nie wynikają z tego że ty masz jakieś racjonalne argumenty co do tego że coś powinno wyglądać inaczej tylko że wszystko wynika z twojej emocjonalnej podbudowy jakiejś takiego pre, pre, przedzałożeń tak czyli jeżeli nie chcesz nie wiem zgody udzielać zgody na Adopcję dzieci przez parę as to nie wynika to z Twoich jakichś tam racjonalnych argumentów, tylko to wynika z tego, że Ty się boisz, jesteś homofobem, tak? I tak, samo, I tak samo w kontekście rasizmu, więc wydaje mi się, że to jest jedno pierwsze jakieś kłamstwo, które sprawia, że my jesteśmy sprowadzani do właśnie osób uprzedzonych i nie możesz mieć niekosmopolitycznych poglądów, bo po prostu jesteś ograniczony czy upośledzony jakoś się emocjonalnie. Zabszański. I, I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest, że jednak pamiętajmy, że jest coś, trochę odwrócony rasizm, bo jeżeli mówimy, że rasiści to są ludzie, którzy mówią, że inni są nie wiem, słabiej rozwinięci, czy jacyś bardziej pierwotni, no to często e, wielkomiejscy e, nie wiem, wielkomiejska krasa średnia ma coś takiego na zasadzie takiej. Podnoszenia pod tytułem, nie, nie, to jest właśnie lepsze. Oni są bliżej, oni znają jakąś duchowość, oni są bardziej tacy właśnie medytacyjni i tak dalej. I oni są właśnie lepsi przez to niż my. Więc to my jesteśmy. To jest jakiś tak to jest autorasizm albo właśnie odwrócony rasizm w tym sensie, że oni dostrzegają, że tam ci ludzie są kulturowo inni i te różnice są, tylko one są lepsze, a nie gorsze, tak jak w przypadku rasizmu. Więc to jest dla odmiany popadanie w drugą, drugą skrajność. Więc wydaje mi się, że też to, co fajnie jest w kontekście, ta rewolucja, którą przyniósł Freud pod tytułem: Już nie mówimy, nie zastanawiamy się o tym, co kto mówi, tylko dlaczego to mówi, to tutaj akurat dobrze z tego jakby widać, że wszystko jest odczytywane jako to, dlaczego. My mamy jakieś opinie, no dlatego, że jesteśmy uprzedzeni, że jesteśmy rasistami, że jesteśmy homofobami, że, jesteśmy, że, jesteśmy, że mamy jakieś inne deficyty. No a w taki sposób to się debaty nie da, nie da prowadzić racjonalnie. Konstanty, dlaczego lewicy wszystko kojarzy się z rasizmem, jak rzekomo prawicy wszystko z seksem? Proszę o odpowiedź. No, odpowiedź jest bardzo prosta. W 2020 roku umiera George Floyd i są masowe protesty BLM. Nawet we Wrocławiu ludzie klękają do nieobecnych w naszym kraju w sposób masowy czarnoskórych. No więc dwa lata później dwójka lewicowych autorów pisze o tym, że w, w Polsce mamy analogiczny. Problem ze strukturalnym rasizmem, jak w, w Stanach Zjednoczonych. Problem tylko polega na tym, że ani nie mieliśmy kolonii, ani niewolnictwa, ani Polska Rzeczpospolita Ludowa, i trzecia RP, która dziedziczy jakby tkankę społeczną tamtejszego ustroju, jest monoetniczna. Ergo, strukturalny rasizm musiałby być, musiałby być rasizmem fantomowym, to znaczy rasizmem bez mniejszości. Te rzeczy, które oni tam wskazują, to znaczy, że na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz, jest rodzajem tego rasizmu strukturalnego. Są kuriozalne to tak, jakby nie wiem, utwór Pięć-dwa dębiec, to my, Polacy, albo utwór Bayerful, wszyscy jesteśmy, wszyscy Polacy, to jedna rodzina, traktować jako wyraz jakiejś białej supremacji. No, no jest, to, jest to absurdalne, i jakby trzeba to sobie jasno powiedzieć. Szczególnie jest, to, szczególnie jest to absurdalne, ponieważ to nie jest tak, że Polacy są rasistami co do ogółu, bo wydaje mi się, że incydenty rasistowskie się zdarzają. Przed, przed odcinkiem włączyłem sobie w przeglądarkę YouTube i wpisałem tam polski rasizm i wyszło kilka takich ciekawych filmików, jak na przykład jakiś, jakiś, jakaś osoba czarnoskóra idzie na polskim targu i to ktoś, ktoś tam za nią woła murzyn, pojęcie, które jest dzisiaj uznawane za, za rasistowskie i rzeczywiście tego typu incydenty pewnie się w Polsce zdarzają, pewnie jakieś żarty o murzynach, czy o innych murzynkach Bambo jeszcze również się zdarzają, natomiast nie powiedziałbym, że, że jest to rasizm strukturalny, objawiający się masową niechęcią wobec czarnoskórych i jakąś agresją wysosunkowaną wobec, wobec nich. Nie? Więc też nie chcę chodzić takie e, typowo prawicowe gadanie, że w Polsce nie ma rasizmu, bo też nie ma czarnoskórych. Jakiś śladowy rasizm, nie wiem, językowy, w żartach, obyczajowy, tego typu e, rzeczy pewnie, się, e, pewnie są obecne, ale najczęściej chyba on jest obecny bez obecności samych czarnoskórych, to znaczy jeśli się żartuje bez nich, bo jeśli w towarzystwie i czarnoskóry jest, no to traktuje się go normalnie jak prawda pana Władysława na, na targu, nawet jeśli on ma trochę inne imię niż Władysław. W sensie tego po prostu nie widzę. Mówię o tym, że ten mówię, wciskanie tego rasizmu na siłę. Polakom tego rasizmu strukturalnego jest o tyle bardziej strukturalne, że to Polacy są powszechną ofiarą rasizmu, może nie strukturalnego, ale rasizmu wielopokoleniowego. Jest taka fajna książka do Anouszygowskiej biegański, starotyk Polaka bydlaka w amerykańskiej kulturze popularnej. Bardzo ciekawa rzecz. Danusza Goska jest, ma korzenie polskie i napisała taką historię, jak właśnie w popkulturze amerykańskiej Polacy są sprzedawani. I są sprzedawani jako brudni, agresywni, niewykształceni, tacy, którym nie wolno, wolno ufać, a przede wszystkim antysemici. Nie? Więc jak patrzymy na to, jak Polacy są przedstawiani jak są wyobrażani, jakie stereotypy na ich temat krążą w tak zwanym świętym i bogatym i dobrym zachodzie. I z drugiej strony mamy lewicowych autorów, którzy naśladują te narracje, wciskając nam strukturalny rasizm. No to uważam, że to właśnie autorzy tej książki uprawiają, tak jak ty, Bartek, zauważyłeś, autorasizm i jest to dla mnie wyjątkowo rzecz obrzydliwa. Słuchajcie, to ja tutaj podciągnę to, co powiedzieliście, szczególnie to, co powiedział Kostek. Ty mówiłeś o tym, że jest rasizm tak naprawdę bez podstaw. Ty wskazałeś na kolonializm, wskazałeś na monoetniczność, i obie te rzeczy w książce się pojawiają o dziwo. I one się pojawiają w sposób specyficzny. I to trochę przypomina, nie wiem czy pamiętacie jeszcze, szczególnie Kostek, mmm, słynną, prawda, prześnioną rewolucję Andrzeja Ledera. I tam jest taki fragment, który jak całość książki, powiem zasadniczo zawartościowo, to pamiętam, że oburzyłem się niemożebnie przy nim. Gdzie LEDER odwołuje się do, do kategorii psychoanalitycznych? Nie podam niestety już tego szczegółowo, bo nie odświeżyłem sobie. Przypomniał mi się to teraz, jak mówiłeś, Kostek. Tam jest taki fragment, gdzie, odwołując się właśnie do, do psychoanalizy, LEDER twierdzi mniej więcej coś takiego, czy, czy sugeruje, że Okej, okay, w trakcie II wojny światowej polscy chłopi masowo nie zabijali Żydów, ani nie stosowali wobec nich przemocy, tak żeby ich wyeliminować ze społeczeństwa, ale tam jest mniej więcej taka konstrukcja, ale na pewno tego chcieli, oni o tym marzyli. To było ich ukryte pragnienie. I miałem takie, o ty ku... Nie? W sensie, wiedzieć. to było trochę jak lewica często uderza w prawicę, że, że prawica esencjalizuje pojęcie narodu, że Polacy są jako całość jakaś kategoria jacyś, no to tutaj Leder zastosował to samo, mówiąc, że ci Polacy są jako całość są antysemitami, nawet jeżeli nie bili tego Żyda, to no chcieli to jest, go uderzyć to... bardzo mocno. Tak, Bartek? No to są właśnie te kategorie, kategorie psychoanalityczne. Tak? To znaczy to jest ta podświadomość narodowa, która chociaż nie wyraża tego, to tak naprawdę podświadomie gdzieś śni o tym, o tym i tylko hamuje w jakiś sposób racjonalnie to, to zło, które w nim siedzi, ale jeżeli da, stworzymy mu odpowiednie warunki, to, to na pewno wyjdzie i ta, ta cała tak, prawda. No to, i, i, czy ja się mogę odnieść? A czy? jeszcze tylko chciałem jeszcze. Ten, dokończyć, chyba że bardzo adwocemowo, bo dokładnie jest ta struktura w tej książce. To znaczy, mamy ten okres międzywojenny, więc opisujemy potencjalne działania, czyli potencjalne, opisujemy działania tej Ligi Morskiej i Kolonialnej w kategoriach rasistowskich, że na pewno było tak, że Polacy w tym okresie międzywojennym byli jak Niemcy. To się pojawiają nawiązania do Lebensraum i do niemieckiego rasizmu. Na pewno było tak, że oni chcieli ciemiężyć tych Biednych, czarnoskórych w tej Liberii. Oczywiście tego wam nie wysyłałem, ale oczywiście jest cytat z, z w pustyni, w puszce ze Stasia, który, prawda, chce cywilizować Murzynów i że to jest koronny dowód na rasizm w okresie międzywojennym. Ale wiecie, tam jest cytat, dokładnie z tej monografii. Nie zapisałem sobie autora tej monografii, do której oni się ciągle odwołują, gdzie wprost jest napisane, wskazane pobudki polskiego kolonializmu, które nie wynikają w ogóle z rasizmu, tylko wynikały ze strukturalnych problemów drugiej RP w kontekście przeludnienia. Oni chcieli, ta Liga Morska i Kolonialna chciała kolonii po to, aby możliwe było, ok, przesiedlanie przede wszystkim Żydów, ale też ludzi z polskich wsi, no bo to, jakby to przeludnienie było gargantuiczne. Myśmy mieli strukturalny problem społeczno-gospodarczy, związany też z poziomem ekonomicznym życia. I tam nie było ani krztyny rasizmu. W tym podejściu, nie? Ale oczywiście, i oni, wiecie, autorzy tej książki podają ten cytat, ale przychodzą nad nim w ogóle do porządku dziennego, tak jakby go nie było. I dalej, jakby snują, dokładnie stronę później pojawia się y, Staś z W Pustyni i w Puszczy. I to samo jest przy PRL-u, gdzie oni podają wprost cytaty z oficjalnych dokumentów y, władzy komunistycznej w kontekście do Romów, gdzie mowa jest o tym, że należy z, y, systemowo uniemożliwić im. Życie koczownicze i taborowe, z jakich powodów? Z powodu nieproduktywności tego rodzaju życia. No bo jakby generalnie mieliśmy, szczególnie w latach 50 -tych, 60 -tych w, w PRL-u, mieliśmy pewną ideologię pracy i założenie, że każdy musi pracować dla dobra systemu i dla, dla chwały ustroju. I znowu, tam nie ma nic o rasizmie. Oni kilkukrotnie cytują te dokumenty, kilkukrotnie wraca to pojęcie, że po prostu życie w taborach jest nieproduktywne. I okej, okay, możemy to krytykować i ja to nawet jakoś krytykuję, no bo to jest rodzaj rzeczywiście nowoczesnego państwowego paternalizmu, że teraz w ramach prawda, dominującej ideologii będziemy całej grupie społecznej zmieniać sposób życia, bo chcemy, żeby chłopaki ubrali drelichy i poszli do, do roboty, do fabryk. I możemy to krytykować, ale nie, nie wsadzajmy, nie wmawiajmy, że to był wynikiem strukturalnego rasizmu Władysława Gomułki i członków biura politycznego, bo to jest mega problematyczne po prostu pod kątem jakiejś takiej uczciwości intelektualnej. Kropka, aż się kurde zagotowałem. Konstanty. Ja nie czuję jakichś takich emocji względem błędnego czy też tam stereotypowego, nie wiem jak to nazwać odczytania historii. Wydaje mi się, że każdy z nas trochę uprawia politykę historyczną. Która wybiera wątki, które mu osobiście pasują. Im pasuje to, żeby nas oczerniać, mówić, że Polacy są tacy śmacy i owacy. Mnie to irytuje, ale irytuje mnie już od tak dawna, że przestałem chyba na to reagować jakoś tak bardzo emocjonalnie. Mnie irytuje coś, coś innego i chciałem wrócić do tego tematu. Danuszy Goski, bo ona pokazuje skąd ten strukturalny rasizm czy ta stereotypizacja Polaka na zachodzie się bierze, bo to jest ciekawa historia, którą chyba warto znać, a ona jest również powiązana z tym przeludnieniem może nie drugiej RP, ale, ale czasu zaborów. No bo ona pokazuje, że. Ta masowa migracja do Stanów Zjednoczonych w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej zaczęła się mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku. Szczególnie przyspieszyła na przykład w zaborze rosyjskim po tym, jak zniesiono pańszczyznę. Ci chłopi przestali być potrzebni, a dalej byli głodni. I masowo migrowali w jakichś bydlęcych warunkach, w tymi transatlantykami, w jakiejś ostatniej klasie, płynąc ze szczurami do, do lepszego świata, a później tam starali się jakoś, jakoś istnieć, i oni powszechnie przez ówczesnych. Amerykanów byli właśnie postrzegani, czy zrównywani z bydłem, tak? Z jakimś takim, nawet jakaś takie, był, był stereotyp, że czy nazywaniem Polaka osłem, nie? że Polak to osioł. I to nawet nie byli Polacy, nie? bo to też jest ciekawe, że w drugiej połowie XIX wieku to nie byli przecież nowoczesni Polacy, tylko polskojęzyczni chłopi, którzy jeszcze narodowo nie byli uświadomieni w takich w kategoriach nowoczesnych i de facto te określenie Polaka bydlaka, Polaka osła, które jest nadal zakorzenione w kulturze amerykańskiej, brało się również stąd, że Polacy etniczni, czyli ci chłopi polskojęzyczni byli największą grupą, która tam emigrowała, ale określenie Polaka bydlaka było skierowane do wszystkich, do tam powiedzmy, nie wiem, Litwinów, Węgrów, Słowaków, Czechów i to była taka ogólna grupa, na którą mówili Polak bydlak. Polacy byli brudni, i to widać bardzo mocno w tych podśmiechujkach, w hollywoodzkich filmach od ściganego, po, po inne, inne tam jeszcze filmy, których już nie pamiętam, które ona tam analizuje, analizuje że Kowalski jest idiotą, Kowalski jest debilem. Tak? Kowalski czasem jest brudny, zawsze jest niezaradny, i tak funkcjonujemy na, na Zachodzie, i to jest obie, to jest. To jest jakaś duża czy jakoś daleko posunięta konsekwencja tego, o czym ty pisałeś Kaszczu w presjach i o tym pewnie będziemy jeszcze dzisiaj mówić. To znaczy, że centrum cywilizacyjne potrzebuje peryferii, aby same siebie określić, tak? Dlatego my jesteśmy tam bydlakami, ludźmi brudnymi i śmiesznymi, nieogarniętymi, ponieważ my jesteśmy peryferią wobec tego centrum. Oni muszą się w ten sposób wobec nas definiować. No bo to oni z, z, prawda, z Waszyngtonu i nowego Jorku noszą kaganek oświaty, tym, których, których trzeba oświecać. No, nie bez powodu jest tak, że pomimo takiej głębokiej przyjaźni polsko-amerykańskiej wizy zostały zniesione na szarym dupie końców. W sensie, to, to nie jest tak, że to jest jakaś partnerska relacja. Ja Wracając do tematu polskiego strukturalnego rasizmu, czy tylko rasizmu, który jest nam wmawiany, no to trzeba to jednak patrzeć w tym kontekście tak? i kopiowanie tych kategorii zachodnich, bo Zachód nas nie lubi, Zachód nas nie szanuje, Zachód ma nas za nic. Tak? I kopiowanie tego typu analogii i mówienie i teraz pisanie, że Polacy są strukturalnymi rasistami, bo ktoś tam kiedyś rzucił bananem w Olisadebę 30 lat temu, to, to jest niepoważne. Nie? I to też jest taka auto, autorasistowska strategia, która jest charakterystyczna dla elit liberalno-lewicowych w Polsce. To ja tutaj, jeśli mogę, Bartek, już e... szybko, bo sobie zapomnę. E... Ja mam poczucie, że to jest, wiecie, trochę jakiś rodzaj syndromu sztokholmskiego, z tej perspektywy właśnie lewicowo-liberalnej, to znaczy my jesteśmy postrzegani tak, jesteśmy postrzegani, no ale próba właśnie imputowania strukturalnego rasizmu w Polsce to jest trochę, mi to przypomina strategię, jak od kilku lat mamy tak zwany zwrot ludowy w historii Polski, zapoczątkowane najmocniej książką Adama Leszczyńskiego, Ludowa Historia Polski, gdzie on tam wprost w ostatnim rozdziale metodologicznym wskazuje, że to jest jakiś rodzaj zaszczepienia praktycznie jeden do jednego na polski grunt ludowej historii Stanów Zjednoczonych Howarda Zina, w której to pracy bardzo mocno podkreślany jest no właśnie strukturalny rasizm społeczeństwa amerykańskiego, kwestia prawda, wielosetletniego podporządkowania sobie ludności czarnoskórej, niewolników itd. I że jak tam mamy trochę taki próbę, wiecie, dzisiaj kseroludowej historii Stanów Zjednoczonych nad Wisłą, tak tutaj mam takie poczucie trochę ksero To znaczy tak bardzo chcemy być właśnie w tym cywilizacyjnym centrum, tak bardzo chcemy wejść do mainstreamu, więc jeżeli mainstream od 2020 roku wszędzie wyszukuje rasizmu, przy, prawda, oblewa forbami, Pomniki kolejnych konfederackich generałów w Stanach Zjednoczonych, to my też musimy znaleźć pomniki, które będzie trzeba obalić. Też musimy znaleźć postaci, które będzie należało z historii wygumkować ze względu na ich, no właśnie jakieś poglądy, jak Henryka Sienkiewicza, tak i naczelnego literackiego rasista, bo napisał w, 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 prawda, O Stasi Onel, że to jest jakby. Pragnienie wbicia się właśnie w tą mainstreamową dyskusję i stosowania kategorii, które nie mają właśnie tak naprawdę uzasadnienia e, intelektualnego nie osadzają się w polskiej rzeczywistości, więc tym gorzej dla rzeczywistości, więc będziemy szukać każdego możliwego e, y, przykładu potencjalnego rasizmu trochę na zasadzie. Okej, okay, Polacy nie byli tymi rasistami, ale chcieli być, bo założyli ligę kolonialną i morską. Nieważne, że jakby pobudki założenia tej ligi były inne szracistowskie. racistowskie. Nieważne, jakby będziemy w to lecieli, bo jakby tak bardzo i desperacko pragniemy być właśnie częścią tego cywilizacyjnego centrum i tego mainstreamu i kajać się za zbrodnie, których nawet nie popełniliśmy, ale skoro wszyscy się teraz kajają i to jest podstawowa strategia moralna, to my też musimy tak robić, nawet jeżeli to intelektualnie, historycznie nie jest uzasadnione. Bartek? Przepraszam, się wbiłem. No Mi się to przypomina... Ulubiony, ulubiony, tak, ulubiona scena z chyba z marszu niepodległości kiedy Jacek Hugo Bader portreżysta pomalował się na czarno dzisiaj znowu by może u Blackface Blackface'a ale ale wtedy został pomalowany na czarno w nadziei na to że ktoś go kopnie i uderzy bo jest czarny i będzie mógł napisać że oto marsz niepodległości ale nikt go nie kopnął finalnie, nie bo bo miałem czarno. No nie, no nie, ale to wydaje mi się, że to właśnie była największa taka przykrość, którą Marsz sprawił, to znaczy, że właśnie nikt go nie tam nie, nie, nie poturbował, bo wyście mówili o takim wymiarze międzynarodowym, między, między społeczeństwem, między narodami, zachód, peryferie, natomiast no, to tr trzeba wspomnieć o tym, że jeżeli odróżnisz, jeżeli sam definiujesz się przed, o, przez Powiedzenie sobie, kim nie jesteś, bo tam jest ten, którym ja nie chcę być, to tak samo dzieje się, dzieje się w, w Polsce właśnie między... I robi to głównie klasa wyższa. Ja sobie przypomniałem film Agnieszki... Przepraszam, Agnieszka Szumowska? Jak masz Szumowska na imię? Małgorzata. Małgorzata Gosia przepraszam, Gosia chyba. Małgorzata Szumowska bo, pamiętacie... Tak, Gosia, Gosia Szumowska. Pamiętacie, że byliśmy na tym filmie Śniegu już nigdy nie będzie? Tam był ten Ukrainiec Żenia, który masował te kobiety w średnim wieku w jakimś tam Konstancinie. I on był taki wspaniały, taki uduchowiony, wiedział więcej i z nimi rozmawiał tak wspaniale. I tak samo jak Szepan Twardoch pisał teraz tą recenzję filmu. Filmu Agnieszki Hona, Holand Zielona Granica, to znęcał się nad tym fragmentem, kiedy ci uchodźcy francuskojęzyczni przyjeżdżają do bogatemu go domu Macieja Szczura Sz i. Czy to była e, i tam tańczą, pomyłka? Tańczył śpiewając... <laughs> Przepraszam. I tam tańczą z, z, z tymi jego dziećmi, i gadają po francusku e, i znają te same kawałki, żeby pokazać właśnie ten globalizm. E, I jeszcze Pan Twardoch pisze: No super, właśnie, tylko że za chwilę oni pójdą, e, zostaną jakby wyrzuceni z tego domu e, i Maciej Sztur z dziećmi pojawi się w, po, po, poczuje się wspaniale, ponieważ przyjął e, tych, tych francuskojęzycznych migrantów. Im czyste ręczniki i pozwolił się wykąpać, ale kończy się sielanka i oni zostają w tym bogatym domu jeszcze ubogaceni tym doświadczeniem, spotkaniem z, z, z uchodźcami i przyjęciem, a ich rzeczywistość zaczyna się dopiero później, kiedy spotkają się po prostu na dole drabiny społecznej z tymi Polakami, którzy tam, tam są i którym, którym Maciej Sztur będzie zarzucał, że są właśnie rasistami, bo nie są z tego zadowoleni. I to, I to właśnie taka, taka dystynkcja klasowa pod tytułem, zobaczcie, my jesteśmy tymi, którzy. Którzy pomogą tutaj, którzy są, bo właśnie my jesteśmy daleko od tych rasistów. My jesteśmy tymi, którzy chcą na zachód, bo my jesteśmy uświadomieni, więc my możemy rozmawiać z Francuzami, z Anglikami, pisać trochę jak małżeństwo tam Jarosława Kuisza i Karoliny Wigury do duńskich, brytyjskich i innych gazet o tym, jak to w Polsce jest źle, bo my jesteśmy tutaj z klasy uświadomionej, a nie z tej. Z tej Niskiej rasistów i homo homofobów. I ta, i ta autodefinicja przez, przez krytykę Polaków, którzy w pewnym obszarze, tak jak każda klasa niższa, ma swoje jakby pewne resentymenty, czy właśnie to, co nazwalibyśmy często rasizmem, jest po prostu też no. Odbiciem tego, że na przykład ich sytuacja materialna się pogarsza, nie wiem, chociażby przecież to mieliśmy do czynienia z tym samym w Wielkiej Brytanii w stosunku do Polaków, tak? To znaczy, czy można powiedzieć, że ci Brytyjczycy byli rasistami, czy po prostu stali się niechętni migrantom z tego względu, że ich sytuacja materialna się pogorszyła? No... Wydaje mi się, że ta debata po prostu jest bardzo niesprawiedliwa. Jeżeli ktoś, czy to zachodni zachodni inteligenci, którzy patrzą paternalistycznie na kraje Europy, naszego regionu, czy to, czy to nasi właśnie, własni rodzimi inteligenci, którzy się znęcają nad Polakami po to, żeby ich uznać i wydrukować na, na zachodzie, no budzi mój, budzi mój niesmak, bo mam wrażenie, że to są, że, że to jest jakaś taka fałszywa gra statusowa, która, która tylko przez to, że po prostu ktoś jest bardziej uprzywilejowany ma mo, mo, może de facto niesprawiedliwie etykietować całe, cały naród, czy, czy dużą grupę społeczną, więc to się jakiś mój być może resentyment wobec nich budzi. Bo sam jestem nie uprzedzony na przykład i chcę zająć ich miejsce i żądam krwi. Konstanty, chcesz coś dopowiedzieć, czy zmieniać delikatnie powoli wątek? A przepraszam, przepraszam. Mogę jeszcze jedną, jedną, nie jedną myśl? Bo mam wrażenie, że jak powiedzieliście o tym, jak Kostek powiedział o tym, że te kraje zachodnie właśnie się odróżniają od Polski, że one takie nie są, bo nie są rasistowskie to to jest pułapka nierasizmu trochę. To znaczy, że dzisiaj, kiedy te kraje mają coraz większy problem z migracją, realny, społeczny, strukturalny problem z brakiem właśnie integracji społecznej, to ci ludzie nie mają języka do tego, żeby powiedzieć o swoim niezadowoleniu, dlatego że boją się, że zostaną, będą mieli taką etykietę, jakby byli jakimiś Polakami. Bo, albo wschodnio-landowymi e, Niemcami, bo, bo, bo im się to nie podoba. I to jest też pułapka, którą się, że ty przestajesz mieć język, bo właśnie skoro wcześniej stygmatyzujesz pewne postawy i uważasz je za gorsze, za peryferyjne, no to musisz siedzieć cicho, nie? nawet jak ci się nie podoba, bo, bo to nie wolno mówić takich rzeczy. Ja mam tylko jedną rzecz do dodania. Jest taki wspaniałego shortca. Znalazłem jak YouTuber Grzegorz Dolniak, jak i stand-upper Grzegorz Dolniak opowiada o faktach po faktach, jak Anita Werner zaprosiła Izu. Gonocha czarnoskórego polskiego pięściarza do, do studia, chyba w kontekście właśnie Marszu Niepodległości, no i starała się jakby tak go sprowokować, żeby powiedzieć, że tak, w Polsce jest Wycisnąć rasizm, niego, w Polsce co? jest rasizm, a on powiedział, że to nie, no kiedyś tam może w sumie było, ale jest po transformacji, prawda, jest de facto tak samo jak na Zachodzie. No i pani Aneta dostała prawie mikro wylewu, że jak to, że, że nie można tak dobrze o Polakach mówić. Więc, jakby to jest chyba dobre podsumowanie tego wątku. No to się, to nie, ja jednak muszę, no bo to się powtarza. Słuchajcie, no, ostatnio była taka sytuacja z piłkarzem czarnoskórym, też nie Polakiem, żyjącym w Polsce dobrych od 10 lat, więc bardzo się już, bardzo zżytym z Polską i mówiącym też po polsku piłkarzem Stali Mielec. Lewy obrońca Leandro i on grał w jednym z, ze spotkań, nie pamiętam z jaką drużyną. Nie wiem, czy to nie był ruch, ruch Chorzów, chyba. No i tam, jakby kibice ruchu Chorzów no, sugerowali, prawda, jego związki z Afryką, z bananami i tak dalej. No jakby tu no, chamskie, rasistowskie rzeczywiście odzywki. No i znowu był wywiad, wiecie, na weszło z nim. No i zaczynają od tego no, a to rasizm w Polsce, jak to tam wygląda? Ale Andrzej mówi, słuchajcie, no, banda debili, oni już mnie obrażali wielokrotnie. Polska top kraj, żadnego rasizmu tu nie ma. Jest bezpiecznie, jest wspaniale. Cieszę się, że tu mieszkam. Elo, pozdrawiam. I love Poland. Nie? No i kurde, no nie pykło, nie? Miało być, że, że miało być rasistowsko, ale trochę nie wyszło. Generalnie taka dyskusja właśnie między rasizmem w Polsce a rasizmem na Zachodzie, bo się w pełni zgadzam z tym, co ty, Bartek, powiedziałeś, że w pewnym momencie, jak tak bardzo sobie związujesz ręce i usta, że nie u pewnych rzeczach nie możesz mówić, bo no właśnie to jest jakieś moralnie nie, jakby niedopuszczalne, tak, stosowanie pewnych kategorii, no to trochę jest, wiecie, jak z piłką, no, skoro zostajemy w, w uniwersum piłkarskim, że wiecie, na Zachodzie sobie poradzili. Na zachodzie nie ma problemu z kibolami, albo na zachodzie nie ma problemu z, e, z kwestiami rasistowskimi, e, ale to w Polsce za to kurde jest najgorzej, bo ktoś odpalił cztery flary na meczu, nie? a okazuje się, że w tym samym czasie w, w Holandii w, nie mogło się odbyć 75% spotkań w ostatnim sezonie, bo goście się po prostu napierdzielali na, na stadionach. Więc no, jest coś absurdalnego w, w takim zestawianiu się i porównywaniu się do zachodu, i myślę, że to jest. Do... Tak, bo chcesz uzupełnić. Czy to było przypadkowe zgłoszenie się? Tak, znaczy chcę, chcę, chcę powiedzieć, jakby dwu, dwustopniowy problem z tym przeżywaniem takich społecznych jakichś doświadczeń, jak, jak te oklękanie po yy, yy, śmierci George'a George Floyd'a. George tak, to znaczy, że. Z jednej strony, jakby można patrzeć na to w ten sposób, że to jest robienie z nas rasistów na siłę, ale z drugiej strony można powiedzieć, że wiele osób chce, tak jak państwa zachodnie, przeżywać te same. Te same wydarzenia, po to, żeby poczuć, że należy do tego samego kręgu, że właśnie nic, go, nic naszego państwa nie ominęło, że my też mieliśmy te, te rzeczy, dlatego że, tak jak państwa, bo jesteśmy państwami nowoczesnymi, więc mamy te same grzechy, a jakich nie masz, to znaczy, że nie uczestniczyłeś w historii i że to jest jakiś też, też problem, że my niejako chcemy, żeby nam powie, powiedziano, że mieliśmy te kolonie, bo jeżeli myśmy je mieli, to znaczy, że uczestniczyliśmy w historii w jakiś aktywny sposób, a nie byliśmy tylko Ofiarami. Więc nie wiem, czy do końca można powiedzieć, że ten, ten spór o, o, o rasizm ma, ma tylko jeden wymiar. Bo jeżeli jesteś winny, to znaczy, że coś zrobiłeś, czyli byłeś podmiotem historii. A jeżeli wszystko cię ominęło, to znaczy, że, że jesteś jakby sezonowym państwem o, o nikłej sporawczości. Tak, no to Ja staram się to podkreślić i też Kostek o tym mówił, tak? czyli to pragnienie bycia w cywilizacyjnym centrum. Fajnie to, chyba nawet lepiej niż my. To, to, to pokazałeś, że tak, no to jest jakieś takie pragnienie bycia w centrum, w centrum historii. No, tak, co do. Teraz jestem w dziwnej, w dziwnej funkcji, bo będę wprowadzał swój własny tekst. Bardzo tego nie lubię. To postaram się krótko, maksymalnie. Bo wydaliśmy, wydaliśmy numer w klubie Jagiellońskim presji. Pan Konstanty The Great, redaktor naczelny. Tutaj może nawet pokażę okładeczkę, tak, będzie widać coś o wspaniałe. Tak, jeżeli Spaniałe jesteście w papierze, to musicie się zdecydować szybko, kliknąć w opisie link do presji Wesprzeć Klub Jagielloński i tak. wtedy otrzymacie takie smaczne rzeczy. Nieimperialne mocarstwo, tytuł no i numer generalnie jest na przecięciu geografii wyobrażonej, na przecięciu geopolityki, na przecięciu jakichś właśnie z jednej strony kompleksów polskich, narodowych, z drugiej jakichś takich ambicji. Pytanie, na które ambicje są uzasadnione, a które są megalomańskie. Jest pytanie o postkolonialny status Polski, o nasze właśnie problemy z wyobrażeniem siebie samych. No, właśnie jest kwestia mocarstwowości i tego, jak ją rozumieć. Słuchajcie, no jest jakby tego mnóstwo, jakby pyszności są straszne, intelektualne 230 stron pożywnego posiłku intelektualnego. I tam, między innymi, właśnie w swoim tekście o tak zwanym potrójnym wynalezieniu Europy Wschodniej czy też Polski Wschodniej staram się właśnie pokazywać to, o czym teraz też rozmawialiśmy, czyli o jakichś takich pułapkach myślenia i zestawiania Polski z Zachodem, ale też o tej fundamentalnej kategorii, od której w ogóle zaczęliśmy też naszą dyskusję dzisiaj, to znaczy o tym podziale między cywilizacją a barbarzyńców, no bo rzeczywiście jest tak, że od XVIII wieku, od epoki oświecenia, od, no właśnie od czasów... Francuskich filozofów, którzy wymyślali i meblowali Europę na nowo. jest tak, że Polska no, została no, właśnie zbarbaryzowana. Tak? Znaczy, w momencie, w którym myśmy znikali z, z map e, Europy, po prostu w trakcie zaborów, jednocześnie właśnie w ramach tej geografii wyobrażonej, czy pewnej wyobraźni politycznej, zostaliśmy po pierwsze zdegradowani do roli no, jakichś takich właśnie słowian, barbarzyńców, jakichś takich e, scytów e, żyjących e, w, w chatynkach i niejedzących widelcami staliśmy się częścią po prostu no, podporządkowanego Zachodowi Wschodu, czy Europy Wschodniej. Byliśmy podwójnie podporządkowani, bo z jednej strony byliśmy podporządkowani Zachodowi, z drugiej strony to jest też ten moment, w którym obserwujemy narodziny imperialnej Rosji w tym, w tym czasie i byliśmy podwójnie podporządkowani, bo zostaliśmy też podporządkowani samej Rosji i że to jest tak naprawdę ten fundamentalny moim zdaniem, fundamentalny status, jakiś taki punkt wyjścia, no bo jak wcześniej rozmawialiśmy i mówiliśmy o tym, że ta lewica próbuje nas i tu Bartek to właśnie celnie podkreślałeś, że próbuje nas ustawić w roli tych, którzy byli, byli bardziej sprawcami niż ofiarami, byli bardziej tymi, którzy kolonizowali niż byli kolonizowani, byli tymi, którzy rozdawali karty w, w jakiejś takiej globalnej rywalizacji, czy to była rywalizacja geopolityczna, czy, czy, czy jakaś taka właśnie kulturowa, Tymczasem to, co staram się pokazać w swoim tekście, co staramy się pokazać też w numerze jako takim, no to jest raczej to, że myśmy mieli niestety, niestety, historycznie, od XVIII wieku, od momentu prawda, upadku pierwszej RP i zmierzchu pierwszej RP, raczej byliśmy tymi, którzy byli podporządkowani, i raczej bliżej nam było no, do tych amerykańskich czarnoskórych, jeżeli nawiązujemy znowu do kserorasizmu, niż do prawda, białych plantatorów. I że to jest chyba raczej właściwa perspektywa. Chyba trochę, słuchajcie, to jest jakieś takie moje pytanie, że to jest jednak dosyć zaskakujące, że my de facto przyjmujemy tutaj optykę i logikę i perspektywę, która to perspektywa bliżej jest myślenia lewicowego, stereotypowo, tak? Mówimy w kategoriach, no właśnie, ofiary, podporządkowania, w kategorii bycia kolonizowanym, a ta lewica, która szuka tych związków na siłę z Zachodem, który teraz klęka, bo był rasistowski, kolonialny, imperialny, to, że to jest raczej taka logika, która na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że bardziej pasowałaby do, do opowieści prawicowych o tym, jak Polska była potężna, wielka i mocarstwowa. Jak to widzicie. Ciekawe, co zauważyłeś. Wydaje mi się, że to nie do końca tak jest. To znaczy, że lewica uważa, że my do wewnątrz byliśmy strasznymi rasistami, bo nie woliliśmy chłopa pańszczyźnianego, ale z drugiej strony jak sobie przypomnę fantomowe ciało króla, czyli książkę Jana Sowy, no to tam była podkreślane właśnie to, co trochę my staramy się opisywać, że Polska jest właśnie potrójnie wynaleziona, więc wydaje mi się, że żaden człowiek na lewicy nie mówi, że byliśmy potęgą, prawica mówi, że byliśmy potęgą, ale tu się zgodzę, że, że rzeczywiście Opisywanie na prawicy kolonialnego statusu Polski w Polsce, i to jest specyficzne, jest, jest, domeną, jest domeną prawicy. Ewa Thompson na przykład, przecież pisała o trub w trubadurach imperium, że de facto Polska była, była skolonizowana przez, prze, przez Rosję, więc, więc rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że ten tak. Stereotypowo lewicowy dyskurs postkolonialny, czyli właśnie taki, który stara się tropić jakieś pozostałości kolonializmu w mentalności, w języku, w kulturze, że tutaj w Polsce jest to raczej na poziomie ogólnonarodowym domena, domena prawicy i my idziemy Tą, tą drogą idziemy za, za Ewą Thompson. W tym twoim tekście ciekawe jest to, że idziesz trochę inaczej niż Ewa Thompson, bo Ewa Thompson analizowała przede wszystkim literaturę rosyjską. Starała się pokazywać, jak wielcy pisarze, Tołsto i Dostojewski, opisywali Polaków w swoich powieściach, na przykład. Natomiast ty pokazujesz, że te no, wynalezienie właśnie Europy Wschodniej, szczególnie przez Zachód, miało takie trzy, trzy poziomy i wykraczasz z poziomu języka na poziom realpolitik. To pierwsze wynalezienie jest takim typowym wynalezieniem, właśnie charakterystycznym dla, dla tego dyskursu postkolonialnego. No, od oświecenia, prawda. Filozofowie oświeceniowi uważali nas za, yy, za warzywa bez wstydu. To, to jest ciekawe. Czytujesz wiersz, który napisał Fryderyk, yy, władca Prus, a przy okazji. Yy, przy okazji Filozof to jest ten sam król, który mówił o tym, że, że prawda Polacy są irokezami Europy, ale ten wierszyk, który sobie tutaj zanotowałem, bo go nie znałem, a jest śmieszny, brzmi następująco: Z przyjemnością zobaczyła Polskę, tę samą co w czas stworzenia, prymitywną, głupią i bez oświaty. Starosta, Żyd, chłop, pijany wojewoda, same warzywa, które żyją bez wstydu. No i wydaje mi się, że te. Że te ta puenta tego wierszyka, same warzywa, które żyją bez wstydu, jest rzeczywiście jest charakterystyczna dla tego, jak osiemnastowieczni wieczni filozofowie orędownicy cywilizacji, jak Wolter na przykład, jak oni postrzegali te polskie zadupie, mówiąc, mówiąc brzydko. I to jest te pierwsze wynalezienie. Drugie wynalezienie jest też bardzo ciekawe, bo analizujesz Snydera i, i skrwawione ziemie. Zauważasz, że to była taka podległość również totalnie polityczna, totalnie materialna, y, po prostu. I, I to jest też ciekawe, że to też jest w jakiś sposób, kolo, y, jak, jakiś sposób y, objawa, objaw tego, przejaw tego kolonializmu. No bo co jest charakterystyczne dla kolonializmu jako takiego? To, że y, przemoc y, niejako eksportuje się, na, na zewnątrz. Tak? No, jak mocarstwa kolonialne dokonywały masowych mordów, jak na przykład Belgia, no to nie dokonywały tego w, jakby w Belgii, tak? tylko jakby w Afryce. No i tutaj mamy podobny mechanizm, który jest charakterystyczny dla hitlerowskich Niemiec, tak? Którzy, które no, wszystkie obozy koncentracyjne na obszarze właśnie tych naszych skrwawnych ziem umieszczały. Podobnie Wielki Głód na Ukrainie, który został, który był konsekwencją polityki Sowietów, tak, więc jakby to jest to drugie wynalezienie, a trzecie wynalezienie to jest wynalezienie gospodarcze i tutaj jest to ciekawe, że one ma dłuższe trwanie niż od XVIII wieku, bo już mówisz od tam początku nowożytności, tak, że ta Granica między cywilizowanym i gospodarczo rozwiniętym, rodzącym się kapitalizmem w zachodnioeuropejskim, to jest gdzieś tam XVI, XVII jak no i później. No i wszystko, co, co na wschód od łaby, było właśnie jakby upośledzone gospodarczo, dawało surowce, a nie wysokie technologie. No i teraz pytanie: który z tych podziałów jest dzisiaj najbardziej trwały? No, mnie się wydaje, że ten drugi oczywiście już nie istnieje, bo, bo mamy wolną Polskę. Pierwszy, jeśli chodzi o wyobrażenia tego na zachodzie, jak funkcjonujemy, to wydaje mi się, że jest sporo lepiej niż w XVIII wieku, ale to zmienia się, zmienia się bardzo powoli i chyba największa szansa jest w tym aspekcie gospodarczym, tak Gdzie, no, te PKB Polski w ostatnich 30 latach rosło najszybciej na świecie poza chinami i wszyscy już widzą, że ta renta z zapóźnienia i ten wielki rozwój Polski jakoś. jakoś no ludzie przecierają oczy ze zdumienia, jak tutaj z zachodu przyjeżdżają coraz częściej, więc wydaje mi się, że te wszystkie trzy y, wynalezienia, one prędzej czy później będą się osłabiać, być może nie, nie, nie staną się jakby totalnie, jakby przestaną istnieć, tak? Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, że trzeba sobie powiedzieć, że te potrójne wynalezienie, y, no jakoś y, rusza się w posadach, tak? Że jakby Coś się zmienia, wydaje mi się, na naszych oczach, i też tak ten Twój tekst się kończy takim, takim postulatem, że polska geografia wyobrażana, polska myśl o samych sobie musi być rewizjonistyczna. Musimy być w Europie rewizjonistami tych wielowiekowych zaszłości. Więc tak recenzując i jednocześnie dodając trzy grosze do Twojego tekstu. Pięknie. Ja lepiej bym tego nie streścił. Dziwnie się słucha streszczenia własnego tekstu. Ale to już chciałem cytować ten wierszyk. Ale mi, ale mi ukradłeś. To ja powiem tylko jedną rzecz istotną, która też dla mnie była istotna w, w całym tym tekście i w tym eseju. To znaczy, że jest w Polsce, szczególnie na prawicy, takie ustawienie fabryczne w myśleniu o naszym stosunku do Europy, że przecież to jest oczywiste, że myśmy zawsze byli częścią Europy, no bo był chrzest Mieszka, to był X wiek, prawda? Był zjazd w Gnieźnie, Prawda, naszego Bolesława odtąd prawda, yy, symbolicznie koronował i chciał z nim odbudowywać święte cesarstwo rzymskie, yy, prawda, ze Słowiańszczyzną jako częścią integralną tego nowego imperialnego tworu, yy, że przecież jakby od set lat jesteśmy, istniemy, byliśmy częścią Europy. I że ten powrót na mapę Europy zarówno w 1918 roku, jak i w 1989, że wiecie, to jest business as usual, jakby to jest oczywiste, to jest jakby powrót do normalności. Generalnie wróciliśmy, wszystko jest już super, jest fajrand, można pograć w CS-a, prawda, teraz żadnych zadań geopolitycznych, natomiast to, co na, na czym mi też zależało pisząc ten tekst, to pokazanie, Oczywiście, też yy, jakby ograniczone, bo ja nie sięgnąłem po, po, po opracowania stricte z zachodu, poza tonem Judem, takim yy, bardzo cenionym, yy, słynnym brytyjskim historykiem, który też podkreślał mniej więcej te same elementy, na które ja w tekście zwracałem uwagę, że ten wschód, właśnie szeroko rozumiana Europa Środkowo-Wschodnia, od w, tych kilku do wieków, co najmniej od oświecenia, a on jeszcze wskazuje na dłuższe trwanie, pokazując taką fajną prawidłowość, że jak się popatrzy na na to, gdzie są zlokalizowane siedziby najważniejszych instytucji Unii Europejskiej od Komisji Europejskiej po Trybunał Sprawiedliwości, to geograficznie to są ziemi, które odpowiadają no właśnie państwu Karola Wielkiego. Jakby nic się nie zmieniło od 1200 lat mam do czynienia z naprawdę takim długim trwaniem te, 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 tego, tej Europy Zachodniej. Można by tutaj nawet posłużyć się jakimś pojęciem wynalezienia Europy Zachodniej, właśnie analogicznie do wynalezienia Europy Wschodniej. I że z tej perspektywy zachodu, to właśnie my, tak jak to powiedziałeś, jesteśmy państwem rewizjonistycznym. My tak naprawdę dopiero musimy się wpraszać do tej Europy. I że to jest jakiś taki na status trochę, wiecie, status Schrödingera, bo ja się jednocześnie zgadzam, że my byliśmy częścią tej Europy od wieków. I to nie jest tak, że w 1918 roku, czy w 1989 wróciliśmy, czy znaczy wkroczyliśmy tam, nie wiem, jako po raz pierwszy, bo to jest nieprawda. No ale z perspektywy zachodu, tak jesteśmy postrzegani jako kraj, który przez set lat nie istniał. I teraz musi, jakby generalnie na nowo się zbudować, i raczej jest takim kuzynem, którego się traktuje, no raczej z, z, z umiarkowanym zainteresowaniem. Jak goś próbuje się wpieprzyć, żeby zagrać sobie w Heroesy, to się go kopie z krzesła i mówi, że teraz starszy Maciek grać. Tutaj Maciuś z Polski się pchasz, jakby sieć na kanapie i jeść kanapkę z szynką, a nie tutaj się pchasz do komputera. I że to jest ta perspektywa, która powinna nam. Yy, nam przyświecać, bo jeżeli chcemy jakoś tam geopolitycznie czy geogospodarczo się przesunąć, co, co się zgadzam, że z dużym wysiłkiem, ale jest też wielką szansą dzisiaj, no to musimy mieć raczej takie myślenie, że no, z perspektywy zachodu no jesteśmy czymś, czymś drugorzędnym. Ostatnia rzecz, ja takie, używam takiej metafory, jest piłkarska, to, to ją lubię, to przytoczę, że Polska jest trochę jak Norwich City albo jak Brookwood Termalica, Nie ciecza w Polsce, czyli klub, który jest za mocny na ekstraklasę. Rośnie w kukuryzmu? Słucham. W <grystwa> jest, Polska jest za mocna na ekstraklasę i, i na to, żeby się rozpychać łokciami przy tym najważniejszym stole europejskim, ale jednocześnie jest zbyt silna na tą klasę rozgrywkową niższą i że tutaj po prostu no, gdzieś balansujemy pomiędzy i że ten taki właśnie nasze przekleństwo państwa średniego jest czymś, co, co, co wyznacza naszą pozycję w, w, polityce, w polityce europejskiej i no, jest no, teraz nasze zadanie jest takie, żebyśmy byli trochę może bardziej jak Brighton w Premier League, czyli wejść fajnie, utrzymać się przez kilka sezonów i zacząć budować dobry zespół, który będzie grał w lidze Europy, tak jak teraz Brighton gra w lidze Europy, tak bym podsumował. Bartek, jak ci się przysłuchuje naszej rozmowy z Konstantym? Ja w sumie chciałem tylko dodać jedną rzecz. To znaczy, jest cały czas taki, taka prawicowa narracja, że państwa zachodnie, ze względu na to, że tak długo przyzwyczajały się, że tutaj nie ma podmiotowych państw w tym rejonie świata, w tym rejonie Europy, to nigdy na prawdziwą podmiotowość by nie pozwoliły. I dlatego nie ma Polski, tylko jest kondominium, albo jest państwo Polin, albo jest inny twór który tak naprawdę upewnia się, że nic podmiotowego i samodzielnego, przynajmniej politycznie, tu nie, nie, nie wyrośnie jesteśmy tylko rezerwuarem taniej siły roboczej albo no, właśnie jesteśmy pod jakimś zarządem powierniczym, to znaczy, że albo tutaj rządzą Niemcy, albo Rosja i, i nic samodzielnego tutaj nie jest w stanie się wybić na podmiotowość. I myślę, że to jest bardzo silna obawa, przynajmniej w części polskiej prawicy i dotyczy właśnie tego rozpoznania. To znaczy, czy my w tej chwili jesteśmy w stanie decydować o sobie na tyle, żeby stać się Brighton, czy my generalnie jesteśmy. W miejscu, w którym ktoś pozwala nam na to, żeby grać tam, powiedzmy, w Championship, ale nigdy nic się więcej nie wydarzy, i to jest temat na osobną dyskusję. Natomiast skupiliśmy się bardzo na tym, co się działo, kiedy nie byliśmy podmiotowi, w sensie nie było nas na mapie. Natomiast to, jaki jest nasz status dzisiaj jest trochę osobną rozmową, ale nie wszyscy by się zgodzili, że teraz to jest nasz moment i my tu możemy nie wiadomo co. Nie? Tak wydaje mi się, że najważniejsze jest Cztery. to, że y, przestajemy być warzywem Europy, że wierszyk y, Fryderyka, który swoją drogą był później chwalony przez, y, y, no, jak się nazywał ten francuski filozof okropny, panie Konstanty, ten, który tak Polski nie lubił. Wolter. Tak, y, przez Voltera ten wierszyk był, Chwalony, że pięknie napisał Pan, a później dokonał rozbiorów Polski, więc fajnie. No, że już nie jesteśmy tym warzywem, albo właśnie, że może jesteśmy, ale już wyrośliśmy tak fajnie i że już jest nam lepiej. Ale się zgadzam, że to jest jakiś taki. kolejna dyskusja w sensie to, co ty, Bartek, powiedziałeś, ale czy, która jest po prostu przed nami. To jest jakiś rodzaj wyzwania w ogóle strategicznego w o Polsce na to... najbliższe dekady. To jest ta teza pod tytułem, że tak, no że jakby nie jesteśmy warzywem, bo nas Unia Europejska podsypała i powiedziała nam, jak powinien wyglądać nowoczesne państwo. I teza, że nie jesteś w stanie być w pełni podmiotowe i faktycznie wyrosnąć poza te pole kukurydzy, jeśli nie będziesz wolny od tych struktur. Polska nie? kukurydza Europy na końcu wyszła. A to już jest taka sekcja, sekcja mocnych piguł. Prawicami. No i ja tylko powiem, że te srogie piguły prawicowe czekają nas 23 chyba, przepraszam, sprawdzę tak, 23 października. W Warszawie już mogę zaprosić na wydarzenie, gdzie będę starał się razem z Kacrem Kitą, Janem Filipem, Stanilką, Wojciechem Konieńczukiem i być może Markiem Budziszem rozmawiać o tym, na co nas stać i czym te owe nieimperialne mocarstwo może, może być. Więc na pewno pojawi się to na naszym kanale YouTube'owym, chociaż nie w formacie kultury poświęconej. Jak widzicie, rozwijamy nasz, nasz kanał, więc dajcie suba i łapkę w górę. No i też wesprzyjcie Patronite, czy to kultury poświęconej, czy to jeśli chcecie dostać papierowe, papierowy egzemplarz nieimperialnego mocarstwa, no to to będzie ten pierwszy link w opisie odcinka. Jeszcze jest chyba ze 100 egzemplarzy, czy 50 czy 80 do, do odebrania, więc być może zdążycie. Bartek teraz liczy chyba w głowie. Si. Tak, tak, zostało z 70 egzemplarzy chyba. Tak, więc proszę się śpieszyć. Myślę, że tutaj możemy postawić imperialną, nierasistowską kropkę w tym odcinku.